żebym w końcu powiedzieć mu, co się dzieje. Wykrzyknąć, ludzie, okłamywałem was, mówiąc, że tego już we mnie nie ma. W sypialniach i na pobojowiskach. Pisanie było dla mnie strategią obronną zacierania śladów. Bo nie może podobać się ludziom ten, kto sięga po zabronione. Przywołuje na pomoc rzeki, w których pływałem. Niesie ona składką między śladami. Dolinę, w której echo pieśni wtórzy wieczorne światło i wyznaję, że moje ekstatyczne pojęcie istnienia mogło być tylko wyrazami wysokiego stylu. A pod spodem było to, czego nie podejmę się. Jest podobny do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście. Podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarów. To jest jak kiedy syn króla wychodzi na miasto i widzi świat prawdziwy. Nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. To może być też porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. Albo do słów lekarza, nie dającym się odwrócić wyroku. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur. I zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym bogom.